Tym odcinkiem rozpoczynamy serię robienia przez dziewczyny męskich rzeczy, a przez chłopaków damskich. I dzisiaj znajdujemy się na poligonie, ponieważ dzisiaj będziemy wykonywać ćwiczenia, które prawdopodobnie robią wojskowi, by móc dostać się do służby? Ja myślę, że nie, ale na pewno będzie grubo. A chłopaki? Jesteśmy gotowi na damski trening. Niekoniecznie damski, ale na pewno trening. To jest oczywiście dzisiejsza nasza pani trener. Brawa pani trener. Zapraszam serdecznie. Dobra. Zmęcicie się. Rozgrzewka najpierw. A, rozgrzewka. Tak, racja. O, ja już się rozgrzałam. Ja jeszcze nie. Ale się zleję, bo nagrywaliśmy wcześniej odcinek, który jest tutaj. Strasznie mi się siku chce. Nie będę miała czasu na sikanie, bo to jest chyba na czas. Za dwie ręce i do tyłu. Panie! O, panie! Dobra, i krężenie. Na razie jest bardzo podobny do bokserskiego treningu. To rozrzewka głowy. No. Jezu, jaki ogień! A to do pierdolenia. Jezu, ja się zaczynam bać chyba trochę w drugą stronę. Jeju, jak Matrix. No to boli. Ja się kręcę, to jest jakieś pięcie jakby miednicy do przodu. Dobra. Zgubiłeś krok, widać, że trochę masz dość. Weź lepiej odejść na bok. Prążał noc, szkoda czasu na sen. Nawet jeśli to błąd, jutro jest nowy dzień. Dziś tańczę non stop, to jedno. Mam stopami proponę. O kurczę, dobra. Ej, bałam się przez chwilę, że się o, dobra. Lecę, może mam. A gdzie głowika? Co teraz? Pod spodem? Czy mój tyłek zahacza linki? Jest, oh, yes! O, jest! Duża pupa lubi to, dobra. Najpierw sobie idę klatą do rury. Teraz brzuchem. Odchylam się mocno do tyłu, uginam kolana, dupka idzie do tyłu. Dobrze! I jeszcze raz. Siak! Co jest gra? To wygląda... O, śmieszne! Ej, nie mu buty chcę badać koniecznie! Zawstydziliście tę troszeczkę! Też zahacza jak najbardziej. Ej, dobra, to ja spróbuję zrobić takie ściąganie, żeby nie zahaczało jednak. No, Wika prawdziwy wojskowy, a nie. Ale tutaj więcej błota by pasowało, co? To za jednym razem było. Tak! Zwarte i gotowe. Tak jest! Przetoczenie obowiązują. Podnieś. O nie! Zaczyna się cel. Wie pan, ile ja mam wzrostu? Łapicie sobie rurę nad głową delikatnie. I teraz tak, możecie się albo tylko przytrzymać, albo sobie podskoczyć do góry. I zakładamy sobie noga na nogę. Mam lewą nogę u góry, więc klata przechodzi na prawą stronę rurki i pochylam się trochę do przodu. I wtedy mogę puścić ręce i chillera. Dobra, ściskaj, wydamy klatę na tą stronę. Ała, jajko! Prostuj nogi, nie myśl o jajku. Ała, nie dam rady! Ja będę na jajku! Boli jak cholera! Musisz ścisnąć udami, byku! Za daleko skacz. Za daleko. Tu, o! To łódki, ściskaj, ściskaj! Ściskaj! No boli, pobiła! O, to super! No i do przodu jedziesz, bomba! Bomba! Do i w... Nie ma! Pa teraz to! Ja teraz to robię ogółem! O, jest ciśnik! Rotacja biodra! Tak, zaliczone. Zaliczone. Jest taka. O, jak nie! Jak na. Raz wystarczy. Ale ładny przysiad. A, tak? Ja już na ten. Fajran! Dobra. Ach. Nie jest tak daleko, nie przesadzajmy. No nie jest strasznie ciężka. Ale zastanawiam się, jak teraz widzę. No nie, a tylko ja jestem taka słaba? Ale ciutka jest. Nie
jest taka ciężka, dacie radę. Chyba wbijam drzazgę w rękę. Idę, Terminator. Kiedy odkręcisz raz słoik z drzewem. Terminator. I co, dziewczyny? A wy tam co? Dwie ręce używacie? No nie, no Vika Cox. I nawet mogę odnieść. To jest masochizm trochę, nie jest? Nikt nie powiedział, że tutaj przychodzą normalne osoby. No i robię mocno, no dobrze, dobrze, i do przodu, do przodu. Nie! A jeszcze tutaj mi zostało! Ty, się? Jego śniegu! No to jeszcze raz. Nie. Dobrze? Nie! To jest bajerczyna! Pokrzywa, no to było już mniej... Mniej przyjemne zdecydowanie. O, pokrzywy, to specjalnie jeszcze jest pod koniec. Czyli tak, najpierw idzie tylna noga i przed. Fajne, to zrozumienie. Dobrze, że nie patrzyłem. Chłop się wspina jak w górach. Zmieniamy coś. Zmieniamy do boli. Chłopie, jakbyś tak w klubie tańczył, nikt by ci kasy nie dał. On tańczy. Super, świetnie. Ale skurcz mi zawodu. Następna konkurencja, bierzemy oponę po bokach. Idziemy aż tam, aż do deski. O kurde, ej, nie no, są bardzo nieporęczne, wie pan? Vika, jak się czujesz? Świetnie. Generał Vika? Tak. Melduje. Jakby testy do wojska tak na serio wyglądały, to byśmy były całkiem fajne, wojskowe. Myślę, że w ogóle tak nie wygląda. Ja to jest tragedia. Och, nie za przyjemne. To trochę jak spacer farmera. Trzeba mięśnie brzuszka na tym, żeby nie bolały. Cześć. Kogo w tym się wkurzyła! Tak to są nazwy różnych tych. Figurno? O jak te prezentę, którą mamy zrobić? Nie, stop, stop! Baby Jade! Weźcie sobie matercę. Oj. To łapiecie sobie teraz rurę tak, że wewnętrzna ręka jest nisko i teraz stąd wychodzicie sobie dupką przed rurę. Jednocześnie ciągniecie kolana do klaty, odchylacie się do tyłu, dobra? Czyli stąd. O kurde, to ja wybrałem. Ej, to easy, ja to robię na szarfie to robię. Okej. Okay. Uwaga. Nice. Dyk. Ej, las, bo teraz podobno coś na pełnym speedzie. A co tu trzeba zrobić? Przejść przez labirynt. Na pełnym speedzie. Dobra, 3, 4. O Jezus, wywaliłam. O nie, mam za duży tyłek. Dobra, zawody, kto tu dłużej wytrzyma w tej pozycji, którą właśnie się nauczyliśmy. 3, 4. Ej, kujesz! Cieszę się, trzyma dalej. No i brawo! Dobra, dominacja, co teraz? Idzie dalej, idzie dalej! A jeszcze na zachodzie! A, ta kabelka. My przyzwyczajeni jesteśmy. Oh yeah. Ej, serio, ta belka jest idealna na nawiązaniem do naszych basenowych odcinków. Tak, o, tak. To co teraz? Możemy zrobić na czas. Ustaliłyśmy z dziewczynami, że wkładamy każda do puli 50 zł i która przejdzie tor najszybciej. Tak. Czekajcie, bo za też wygrywa 150 zł, czyli tak. 100 zł. Ja to się bałam, że my całe w błocie wyjdziemy. Co, jak ubrania na zmianę wzięłyście? Wzięłyście? Ej, my po prostu jesteśmy mocne. Teraz tak, wchodzimy sobie tu, gdzie byliśmy przed chwilą. Zewnętrzną nogę jedziecie sobie nad ręce. I teraz tak, mocno zaginacie tą nogę. I tu was dodatkowo jeszcze trochę tu trzyma paszka. I co jest ważne? Jeszcze talia, więc możecie sobie albo ściągnąć koszulkę, bo podciągnąć. Jezus Marek, się przestraszacie! No, na odwrót sobie daj ręce. To zimne. I, no, dobra. I zaginaj ją mocno, ta do tyłu. Dum, 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 dum. Ej, ale ty, trzyma, trzyma. Jakieś tipy ostatnie? Nie, o bólu. O Jezus! Żyje? Ja się zwolnię po dzisiaj chyba. Nie. Kto będzie nas uczył potem? Jestem gotowa. 3, 2.
2, 1. Oj, pominięte dwie opony, nie wiem, zaliczone, pani sędzio? Zaliczone! Wróciłam! Ta opona, lecimy! Raz! O! Dwa! Sylwek, dawaj! Lecimy! Ale nie jakoś bardzo. Ściągnijcie sobie materace. Ojej, czyli kręcenie się będzie. Możemy full speed? Lewą rękę na dole, lewa noga bierze za mak. Wyciągasz sobie nogi do tyłu. Wow, wow, taki delfinek. To nie przychodzi. O, teraz jest. O, jajko te. O, czułem już mięsień, a nie dostałeś w plecach skurcz. Nie. Ciekawe, jak dziewczyny sobie radzą. Go, 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 Fauci, ej! Biegnie z belką. Widzę już mega blisko końca. Czy pójdzie jej lepiej niż mi? Zobaczymy. A, opony, opony! Co z nimi? Musisz je przenieść. Oj, coś chyba zapomniałam. Dobra, ja teraz odprawiam mantrę Zygzaka McQueena. Szybkość. Jestem szybki niczym błyskawica. Parkour! I tak właśnie wygrywam wyścigi. Pik, 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 pik. Jest Jola! Ale się wydupcyłam. A co się stało? Pierwsza przeszkoda mnie pokonała. Ale widzę, że jesteś tak samo zmęczona jak ja. Stara, zapomniałam o oponach w ogóle. Ciekawa jestem, jaki czas. Ja myślę, że możesz być szybsza. Krakowiaczka. Szybkość! Jestem szybki jak błyskawica.
Nie, Hania to wygrywa. Hania to wygrywa, nie ma innej opcji, serio. Opłałem moja ręka! Dobra, parkour! To było szybkie, Hania! Jestem! Zruszyłam się. I trzecie jest Faustyna. Dobrze ci poszło, kochana. Pokonało mnie. I pierwsze miejsce zdobywa. Hania. A jaka różnica cenowa? Czy cenowa? Cenowa. 500. To te opony dwie. Ale nie, było mega fajnie i zobaczcie, co się dzieje teraz u chłopaków. Bo tam jest na pewno mega seksownie. Gratulacje, Hania. Dobra, idźmy stąd. Całą godzinę z wami tu siedziałam, próbowałam was coś nauczyć, a najlepiej teraz poszło operatorowi. Ja tańczyłem. Maciej! Maciej, pokaż! Póki jesteśmy cali, może skończmy na tym. Tak. Dajcie znać, czy nowa seria wam się podoba, gdzie my robimy damskie rzeczy, a kobiety robią męskie rzeczy. Piszcie w komentarzach propozycje, to możemy spróbować. Widzimy się jutro po 17. Yo! Thank you.